Witam Państwa, zapraszam na kolejny odcinek Kawy z Agentem. Zanim przedstawię Państwu, jakie dzisiaj artykuły przygotowałam, chciałabym Państwa zaprosić na małą zapowiedź tego, jak kanał Kawy z Agentem będzie wyglądać. Na taki krótki filmik, który dla Państwa przygotowaliśmy, tak, w liczbie mnogiej, żeby mogli Państwo dokładnie dowiedzieć się, jak będzie ten kanał funkcjonować, w jakich konkretnych dniach, ponieważ chciałabym Państwu przypomnieć, że od przyszłego tygodnia widzimy się już tylko na kanale Kawy z Agentem, więc kto z Państwa jeszcze nie zasubskrybował mojego nowego kanału, bardzo proszę o zrobienie tego teraz, tak żebyśmy mogli się za tydzień widzieć w równie licznym, jak nie jeszcze bardziej licznym gronie tutaj widzów i żebyśmy mogli tak co tydzień tą społeczność naszą powiększać, ale tak, małe przypomnienie, żeby Państwo zasubskrybowali, a zatem zapraszam na obejrzenie zapowiedzi, jak będzie wyglądać Kawa z Agentem. Witam Państwa, nazywam się Amanda Postolska i znacie mnie z programu Kawa z Agentem na kanale Portfel Polaka. Spotykamy się regularnie co wtorek o godzinie 14, już ponad pół roku. Zatem czas na zmiany, ale tylko te pozytywne. Widzowie Kawy z Agentem to społeczność, która co tydzień słucha aktualizacji z rynku nieruchomości, ponieważ te osoby chcą wiedzieć więcej, chcą być bardziej świadomymi konsumentami, a przede wszystkim mądrymi inwestorami. Bardzo się cieszę, że mogę z Państwem budować taką społeczność. I stąd właśnie pomysł kanału Kawy z Agentem. Po to, żeby ten kanał był jeszcze bardziej merytoryczny, żeby było jeszcze więcej wiedzy i żeby jeszcze więcej mogli Państwo z niego czerpać. Do pomocy przy prowadzeniu tego kanału, ponieważ sama bym nie była w stanie dostarczyć Państwu tyle wartościowych informacji, chociażby z segmentu finansowego, poprosiłam absolutnie najlepszego eksperta z rynku, Piotra Ochnio, eksperta do spraw kredytów i finansów. Piotrze, opowiedz moim widzom, co będzie w Twoim programie. Witam Państwa serdecznie. W branży finansowej pracuję już od 12 lat i chciałbym podzielić się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem. W mojej serii na kanale Kawa z Agentem dowiecie się wszystkiego o produktach finansowych. Jak wykorzystać je jako narzędzie do skutecznego budowania majątku. Na początek poruszymy gorące tematy kredytowe. Wakacje kredytowe, fundusz wsparcia kredytobiorców, refinansowanie kredytu, optymalizacja kosztów okołokredytowych. Dokładne wyliczenia, konkretne informacje, które możecie wykorzystać jako tarczę w walce z kryzysem i w obronie waszego portfela. W kolejnych odcinkach zobaczycie informacje z działu kredytów, ubezpieczeń i inwestycji. 100% konkretnych informacji. Live chat, ciekawi goście. To zobaczycie na naszym kanale. Nazywam się Piotr Ochnio, prowadzę firmę Profesjonalne Finanse i zapraszam do oglądania. Podsumowując, nie da się mówić o rynku nieruchomości bez zagłębienia się w rynek finansów. Moim marzeniem jest zbudowanie świadomej społeczności, która nie daje się otumaniać mainstreamowym mediom, nie chwyta się clickbaitowych tytułów, tylko sama analizuje otaczające ją informacje i zmienne. Kawa z Agentem to nie mentorzy, nie coachowie sprzedający szkolenia, to nie insta celebryci sprzedający swoją prywatność. To przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy, których marzeniem jest stworzenie najbardziej niebezpiecznej społeczności, a mianowicie społeczności samodzielnie myślącej, nie dającej się manipulować. Zróbmy to razem, zróbmy tą społeczność, bądźmy dla siebie tutaj razem. Zatem zapamiętajmy. Wtorek, godzina 14. Kawa z Agentem nieruchomości. Czwartek, godzina 14. Kawa z Agentem kredytowym. W moim programie będziemy szczegółowo omawiać rynek nieruchomości, a w moim szeroko pojętą tematykę kredytów i instrumentów finansowych. Dlatego, Szanowni Państwo, bardzo proszę o zasubskrybowanie nowego kanału Kawy z Agentem. Ruszamy już w najbliższy czwartek z pierwszym programem Piotra, zaś w kolejny wtorek zobaczą się Państwo ze mną w standardowej Kawie z Agentem. Dlatego ogromna prośba, proszę sobie ustawić powiadomienia. YouTube daje taką możliwość, ten dzwoneczek, na pewno będą Państwo wiedzieć, jak to zrobić. Bardzo proszę, żebyście byli na bieżąco. Stwórzmy razem coś fajnego, stwórzmy taką fajną społeczność, a przede wszystkim fajną grupę, która będzie się wspierać merytorycznymi treściami. Bardzo mi na tym zależy i w takim razie zapraszam. Witam Państwa ponownie. Mam nadzieję, że zapowiedź Kawy z Agentem się Państwu
podoba i będą Państwo co tydzień mnie dalej oglądać na tym nowym, dedykowanym kanale, no mnie i Piotra Ochnio. Będzie nam na pewno bardzo miło. Tak jak Państwo mogli usłyszeć na zapowiedzi, Kawa z Agentem będzie się rozwijać. Będą oczywiście kolejne programy, ale startujemy z tymi dwoma, które mogli Państwo zobaczyć na zapowiedzi. Zatem serdecznie zapraszam za tydzień już na kanał Kawy z Agentem. A jakie artykuły dzisiaj dla Państwa przygotowałam? Główny taki artykuł, pierwszy, który mam dla Państwa, to informacja. Polacy kupili ponad ćwierć miliona mieszkań i domów w 2021. Czy to łabędzi śpiew rynku? Bardzo fajny raport, bardzo fajne podsumowanie. Chciałabym, żeby Państwo posłuchali dokładnie. Będzie też trochę statystyk, będzie też trochę liczb na moim ekranie, więc fajnie, żeby Państwo mogli się z tym wszystkim zapoznać. Ale myślę, że bardzo taki artykuł dający do myślenia odnośnie właśnie łabędziego śpiewu rynku, czy to by właśnie nie był ten ostatni rok tym łabędzim śpiewem na rynku nieruchomości. W 2021 Polacy wydali na nieruchomości ponad 197 miliardów złotych, o 38% więcej niż rok wcześniej, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W dwucyfrowym tempie rosła zarówno sprzedaż mieszkań, domów, jak i działek. Zwolnił za to wzrost cen, choć wciąż jest znaczący. I tutaj pierwszy slajd dla Państwa z danymi. Najwięcej, 93,9 miliarda, w oparciu o dane pochodzące z rejestru cen i wartości nieruchomości, Polacy wydali na mieszkania i domy. To wzrost o 37,8% względem 2020. Przeciętna transakcja opiewa na 347 tysięcy, czyli to jest wzrost rok do roku plus ponad 12%, prawie 13%. W 2021 w Polsce wydano także 53,1 miliarda na niezabudowane działki. No dosyć spora różnica, prawie połowa względem oczywiście mieszkań i domów, co oznacza wzrost o 53,2% oraz 50,1 miliarda na działki zabudowane. I to jest wzrost o 23% rok do roku. I tutaj łącznie w całym 2021 w Polsce podpisano ponad 700 tysięcy aktów notarialnych, co oznaczałoby wzrost o prawie 25% w ujęciu rocznym. Ponad ćwierć miliona z nich dotyczyło sprzedaży lokali mieszkalnych. Tutaj mamy 257 tysięcy ponad i to jest wzrost o prawie 23% rok do roku. Jeszcze wyraźniej wzrosła liczba podpisanych aktów notarialnych dotyczących sprzedaży działek niezabudowanych i tu jest 188 334 i to jest wzrost ponad 33% rok do roku. Choć liczby te odnoszą się do 2020, w którym Europa i Polska zmierzyła się z COVID-em, to jednak także wspomniany 2020 charakteryzował się rosnącym zainteresowaniem nieruchomościami wśród Polaków, w szczególności działkami budowlanymi. Tutaj mogą Państwo pamiętać, że ten 2020 to był chyba taki pierwszy boom właśnie na działki, taki duży boom, może znaczący od wielu, wielu lat, gdzie właśnie Polacy zdali sobie sprawę, że przy na przykład pandemii jednak posiadanie domu jest na tak zwaną wagę złota. Stąd pewnie wynika ten ogromny wzrost właśnie zainteresowaniem i zakupem działkami. Zgodnie z danymi pochodzącymi z aktów notarialnych w 2021 średnia kwota płacona za lokale mieszkalne wzrosła o 9,2%, co oznaczało nieznaczne spowolnienie tendencji wzrostowej trwającej nieprzerwanie od 2016 roku. Zarówno mieszkania nowe, jak i te z drugiej ręki drożały w aktach notarialnych w podobnym tempie, w odpowiednio 9,1% rok do roku oraz 9,3% rok do roku. Jeśli spojrzymy na ostatnie 6 lat i odniesiemy się do Głównego Urzędu Statystycznego, do 2015 roku mocniej wzrosła średnia kwota płacona za mieszkanie z rynku wtórnego i to jest wzrost o prawie 47% w analizowanym okresie, podczas gdy nowe mieszkania podrożały w tym czasie średnio o 34,3%. Przypominamy jednak, że pierwsze miesiące 2022 przyniosły dawno niewidziane obniżki średnich kwot wpisywanych w aktach notarialnych, o czym już Państwu kilkukrotnie wspominałam w Kawie z Agentem, więc mogli Państwo tutaj już zapoznać się z tymi danymi.
Czy rok 2021 będzie łabędzim śpiewem? Informacje płynące z rynku w pierwszej połowie 2022 pokazują jednak, że sytuacja notowana w ubiegłym roku mogła być jedynie łabędzim śpiewem polskiego rynku mieszkaniowego. Od kilku miesięcy masowo odpływają z niego klienci chcący posługiwać się kredytem hipotecznym. Odpływają wiadomo z jakich względów, nie z własnej woli. Można powiedzieć, że troszeczkę jest to, są to czynniki, na które oni bezpośrednio wpływu nie mają, chociażby zaostrzenie tutaj kryteriów udzielania kredytów. Jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej, w czerwcu o kredyty mieszkaniowe wnioskowało blisko 60% mniej potencjalnych kredytobiorców niż rok wcześniej oraz 18% mniej niż w maju 2022. Mogą Państwo zobaczyć i rok do roku ten sam okres i miesiąc po miesiącu, jak spadają właśnie wnioski kredytowe, jak się zmniejsza liczba tych klientów kredytowych. No, ewidentnie popyt spada i tutaj no już kilkukrotnie Państwa pytałam, jak Państwo uważacie, czy rzeczywiście ceny będą spadać, czy jednak może się ustabilizują, a może jednak jest wśród Państwa część osób, które uważa o tym, że ceny pójdą do góry, chociażby patrząc na inflację, tak? Że skoro inflacja jest wysoka, ceny nieruchomości również pójdą w górę. Bardzo bym Państwa prosiła taki komentarz pod tym filmem, czy uważają właśnie Państwo, że ceny nieruchomości spadną, czy może jednak się ustabilizują, a może trzecia opcja tutaj wzrosną. No i chciałabym, żeby Państwo podali argumentację. Będzie mi bardzo miło poczytać te komentarze, bo jestem bardzo ciekawa Państwa zdania, jak po tych wielu odcinkach Kawy z Agentem, jak Państwo uważacie, jak właśnie ten rynek się zachowa. Znaczące spadki widać także, gdy spojrzymy na liczbę udzielanych przez banki kredytów mieszkaniowych. Zgodnie z danymi BIK w maju 2020 było ich aż 13,6 tysięcy, o 43,3% mniej niż rok wcześniej i jednocześnie mniej, najmniej, przepraszam, od ponad 7 lat. Jest to efekt rosnących od 10 miesięcy stóp procentowych i tym samym malejącej zdolności kredytowej Polaków. Jak wynika tutaj z Biura Informacji Kredytowej dalej, zaktualizowano swoje prognozy rozwoju rynku kredytowego w 2022 i obecnie spodziewa się, że wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w tym roku spadnie o ponad 40%, a kredytów gotówkowych o 2,3%. No i tutaj ciekawa zależność liczbowa, bo kredyty mieszkaniowe o 40%, a gotówkowe tylko spadek o 2,3%. Załamanie na rynku hipotecznym odczuli giełdowi deweloperzy. O tym już też rozmawialiśmy w ostatnich odcinkach Kawy z Agentem. Jak pisał Michał Kubicki w artykule Załamanie sprzedaży mieszkań giełdowych deweloperów i to był ten artykuł, który de facto omawialiśmy na ostatnich odcinkach. Sprzedaż mocno tąpnęła w drugim kwartale, pogłębiając dynamikę z pierwszych trzech miesięcy roku. Spadek liczby sprzedanych mieszkań w ujęciu rocznym w kilku przypadkach przekroczył 50%. Jak z kolei wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, odpływ z rynku klientów posiłkujących się kredytami wpływa na ostrożne podejście deweloperów do rozpoczynania nowych inwestycji. W pierwszym półroczu 2022 rozpoczęli oni budowę prawie 72 tysięcy mieszkań, co oznaczało spadek w skali roku o ponad 18%. Byłby on zapewne bardziej wyraźny, gdyby czerwcowe odbicie liczby rozpoczynanych budów. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy mógł być jednak nowy obowiązek odprowadzenia przez deweloperów składki do Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, który wszedł w życie w lipcu. Czyli tak jak już podkreślaliśmy kilka razy, troszeczkę na te dane nie ma co patrzeć tak zero-jedynkowo, ponieważ właśnie wielu deweloperów mimo wszystko rozpoczęło budowy ze względu właśnie na uniknięcie, ominięcie tych przepisów, które właśnie weszły w życie 1 lipca. I kolejny temat, ciekawostka, bo obiecałam Państwu ciekawostki również z rynku nieruchomości, z rynków nieruchomości światowych. I tutaj myślę rzecz, której Państwo mogli się nie spodziewać, bo ja również jak natrafiłam na ten artykuł, byłam w ciężkim szoku. Amerykanie kupują francuskie nieruchomości, bo są tańsze niż w USA. To, że kryzys w Stanach się już zaczął, to na pewno mogli Państwo z wielu różnych źródeł słyszeć. Oficjalnie się mówi, że w Stanach jest już rozpoczęta recesja. Zobaczymy, jak tutaj dalej będzie ta gospodarka się rozwijać. Na pewno nie ma się co oszukiwać. Gospodarka Stanów Zjednoczonych jest troszeczkę gospodarką dyktującą to, co się wydarzy w innych gospodarkach światowych, więc na pewno warto obserwować. A rynek nieruchomości również pokazał już raz w historii, że ma odbicie
na rynku nieruchomości światowym, tak, że tak naprawdę, a na pewno na rynek europejski, jeżeli chodzi o nieruchomości. No i tutaj taka właśnie fajna zależność, że Amerykanie kupują francuskie nieruchomości, bo są tańsze niż w USA. Zainteresowanie francuskimi nieruchomościami wśród nabywców z USA wzrosło o 37% w 5 pierwszych miesiącach bieżącego roku. Między innymi z powodu drastycznego wzrostu cen domów w USA i wzrostu notowań dolara, podaje w czwartek agencja Bloomberg. Powołując się na dane firmy z sektora nieruchomości, Bloomberg pisze, że nabywcy z USA polują na domy we Francji nie tylko ze względu na umocnienie się dolara, ale też dlatego, że zgromadzili oszczędności podczas pandemii, a ponadto znowu mogą podróżować po 2 latach zamknięcia granic. Amerykanie kupują w tym roku nieruchomości w Europie o około 16% taniej w porównaniu z rynkiem 2021. Poza Francją coraz więcej Amerykanów szuka domów na Majorce w Hiszpanii, Sardynii we Włoszech. Modna stała się również Florencja. Ceny domów w USA wzrosły do rekordowych poziomów podczas pandemii, natomiast nieruchomości we Francji zdrożały około 6% w 2021 roku i około 3% w pierwszej połowie 2022 roku. Czyli tutaj widzimy, że Amerykanie głównie przyjeżdżają do Europy kupować nieruchomości właśnie po to, że tutaj one zaczęły szybciej tanieć. Więc myślę, że jest to taki sygnał, który warto sobie zapamiętać, z tyłu głowy mieć. I myślę, że jest to na pewno bardzo ciekawa informacja. Będę obserwować dalej rynek tutaj europejski, a przede wszystkim właśnie rynek Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o nieruchomości. Będę oczywiście Państwu na bieżąco relacjonować, co się na tych rynkach zmienia. Tymczasem dziękuję Państwu za kolejny odcinek Kawy z Agentem. Przypominam, że za tydzień się już widzimy na kanale Kawy z Agentem oddzielnym, więc przypominam jeszcze raz o zasubskrybowaniu. Link jest w opisie i do zobaczenia za tydzień.